sami zacznijcie. No to witamy Państwa bardzo serdecznie na drugiej części naszego dzisiejszego spotkania. No mówić będziemy o rzeczy nieco innej albo zupełnie innej niż marzec 68 roku. To znaczy mówić będziemy o polityce też i o kardynale Wyszyńskim, co jest no, związane z tegoroczną uroczystością. Ukazało się kilka książek poświęconych działalności politycznej kardynała Wyszyńskiego, bo jego działalność duszpasterska, czy właśnie ta o charakterze religijnym czy moralnym, ona jest nieźle opisana. Natomiast jeżeli chodzi o związki kardynała z polityką, no to jest mniej znane. Ukazało się kilka książek, z czego dwie, nie da się ukryć, to są książki wybitne. Jedna z nich to jest książka Andrzeja Anusza, Kościół Obywatelski. Druga to jest książka Rafała Łatki z IPN-u o Episkopacie Polski w ramach czasowych, no nieco innych, ale one się częściowo pokrywają. Jeżeli chodzi o książkę Andrzeja, Kościół Obywatelski, no to muszę powiedzieć, że ja jestem tą książką zachwycony. Ja czytałem ją po prostu jednym tchem. Najpierw tak przeglądałem i szukałem rzeczy, które mi są potrzebne do moich prac, ale potem jak siadłem i zacząłem czytać całość, a to już jest drugie wydanie, bo pierwsze zmienione to już wcześniej miałem w ręku i przeglądałem. To znaczy porównanie kogoś do Antoniego Dudka, to ja myślę, że to jest pochwała, prawda? Dudek jest, pisze bardzo dobre książki politologiczne o najnowszej historii Polski. Natomiast Andrzej Anusz pisze napisał świetną książkę poświęconą działalności politycznej wielkiego prymasa. To się czyta jednym tchem, jeżeli tu ktoś z Państwa jeszcze nie docenił, to gorąco do tego zachęcam. Świetne obejrzenie czy ogląd sytuacji od góry, wytłumaczenie. Książka dotyczy formalnie 4 lat, prawda? 81, tak. Natomiast Andrzej zaczyna w roku 45 bardzo ładnie, przejrzyście, klarownie opowiada całą tą historię od roku 45, jeszcze o prymasie Chlądzie, potem o prymasie Wyszyńskim, najprzeróżniejsze poprzez jego tą początkową działalność, dość kontrowersyjną przecież, że przypomnę porozumienie Państwo-Kościół w roku 50, które budziło bardzo duże wątpliwości, poprzez okres internowania w różnych miejscach, między innymi w Komańczy, poprzez późniejszą jego działalność i dopiero Andrzej dochodzi do lat 76-80. Czyta się to, słuchajcie, jednym tchem wyśmienicie. Jest to klarowny wykład, zrozumiały wykład. Nie trzeba sięgać jak gdyby do innych rzeczy, żeby ogarnąć całość. Ponadto znajdujemy w książce Andrzeja szereg rzeczy, których gdzie indziej nie znajdziemy. To znaczy tak, z jednej strony Andrzej w zasadzie nie korzysta ze źródeł IPN-owskich, czy jeżeli chodzi o inne archiwa, natomiast ma metodę, okazuje się, że całą masę bardzo wartościowych źródeł, wypowiedzi i rzeczy ukazuje się w prasie codziennej lub w jakichś źródłach ulotnych. I te materiały potem gdzieś giną, nikt ich nie wznawia, prawda? Andrzej, właśnie tu będzie jedno zresztą z moich pytań. Jak ty to robisz, że ty to odkopujesz, czy ty to czytasz na bieżąco i sobie odkładasz na boczek, że to się może przydać za 5 lat, jak będę pisał? Czy też jak pracowałeś nad tą książką, to zrobiłeś taki dokładną kwerendę prasy codziennej, czy tygodników, gdzie raczej nie zaglądamy, prawda, do tego. I tam poznajdywałeś kapitalne rzeczy, kapitalne wypowiedzi.
to zrobiło na mnie olbrzymie wrażenie i pomyślałem sobie, że no sam powinienem to robić, że każdy z nas, co się zajmuje historią, powinien właśnie gromadzić takie różne rzeczy z pozoru ulotne, ale potem bardzo wartościowe. Jeszcze jedna jest zaleta książki Andrzeja. To jest to, że jest to chyba jedyna książka, gdzie on zwrócił, gdzie autor zwrócił uwagę na kontakty prymasa Wyszyńskiego ze środowiskiem AKOS-kim. No to mnie interesowało pod kątem tej mojej książki, która jest zupełnie inna niż Andrzeja, bo jest szczególarska. Andrzej pisze, daje piękną taką panoramę, wykład, prawda, działalności prymasa, moja jest szczególarska. Ale oprócz Andrzeja nikt nie zwrócił uwagi, że prymas Wyszyński kontaktował się z AKOS-cami, że przed sierpniem jeszcze utrzymywał z nimi kontakty. Bardzo ładnie tutaj Andrzej to nazwał, taka polityka identyfikacyjna, używałeś innego określenia, emblematyzm. Emblematyzm, tak, to znaczy, że to odwoływanie się do pewnych symboli i do pewnych świąt, jak 11 listopada, 12 maja i tak dalej, prawda? To, co dzisiaj może już mamy tego za dużo, prawda? I dzisiaj się to trochę zaczyna kojarzyć z trątadracją, a wtedy było to niesłychanie ważne i skuteczne. I tu prymas to popierał i AKOS-cy to popierali. Andrzej na to niezwykle trafnie zwrócił uwagę. Więc to jest moja taka krótka charakterystyka tej znakomitej książki i każdego z was zachęcam, żeby ją przeczytał. Zresztą jak zacznie, to się już potem nie oderwie. A jeszcze mam 3 pytania, Andrzej, jeżeli pozwolisz. Pierwsze to już padło i od niego zacznijmy. Skąd ty bierzesz te perełki z prasy codziennej i z tygodników? Jak zdrać kulisy swojego warsztatu? Znaczy, ja bardzo jestem, dziękuję za dobre słowo, odwdzięczę się za chwilkę, natomiast chciałbym odpowiedzieć, znaczy tak, to jest formalnie książka, doktorat z socjologii, pisana przez historyka i politologa. W związku z tym ja nawet miałem w pewnym momencie, oczywiście ja miałem spaczenie historyka, no bo to były moje pierwsze studia, natomiast siłą rzeczy nawet w pewnym momencie dostałem w cudzysłowie niejaki zakaz, żeby za dużo właśnie nie iść w te szczegularstwo, co jest bardzo pozytywne, zaraz do tego przejdę przy twojej książce. W związku z tym właśnie musiałem próbować jakby rysować taką grubą kreską, prawda? Bo to był jakby zakres, no to jest doktorat formalnie z socjologii, więc w związku z tym siłą rzeczy tą grubą kreską trzeba bardziej rysować pewne procesy, zjawiska i ten. W związku z tym teraz jeśli chodzi o... Rzeczywiście, no, że tutaj jest jakby warsztat historyka z drugiej strony, to znaczy tak jak Rosie Marek powiedział, no setki, tysiące fiszek. To znaczy, no ja jakby tą tematyką relacji państwo-kościół się od dłuższego czasu interesowałem, więc siłą rzeczy jak coś ciekawego czytałem, coś mi tam, prawda, pasowało, no to ja albo odkładałem te gazety, to rzeczywiście miałem kiedyś, już mnie prawie żona z domu chciała wyrzucić, bo po prostu jakieś góry tych gazet pozakreślane, prawda, później z nich się pewne rzeczy można brać, albo fiszki, tak, no i poskładane fiszki, no i później rzeczywiście to jest ten proces no, wynajdywania często takich ciekawostek, które później, no, powiedzmy, pasują do narracji książki. Ale to są, proszę Państwa, perełki. Na przykład pamiętam, opisujesz taką rozmowę Gierka z Wyszyńskim w roku 80 czy 79. I tam jest opisane, że oni przyjechali bodaj do Klarysewa. 80 rok to jest w ogóle decydująca rozmowa, gdzie Kania go umawiał. Czy to... Mogę tak, słuchajcie, to jest bardzo ciekawa, jeśli Mirek tam poruszył, bo to jest w ogóle ten fakt, ta rozmowa świadczy w moim przekonaniu o wybitnym podejściu prymasa Wyszyńskiego w ogóle do działalności politycznej. Zaraz to postaram się opowiedzieć. To jest moment, no już praktycznie rozpoczęcia procesu strajków, bo to jest lato 80 rok, to prawda,
cała Polska, prawda, tutaj to wszystko się już, że tak powiem, toczy, ta fala wzbiera. I mamy taką ciekawą sytuację, bo widać już, że w ramach PZPR-u już dochodzi do walki wewnętrznej, już się szykuje grupa, która chce, mówiąc wprost, Gierka wysadzić z siodła. I kto jest jakby głównym taką twarzą tej grupy? Jest Stanisław Kania, to będę późniejszy jego pierwszy sekretarz, który w Komitecie Centralnym odpowiada, ma nadzór nad służbami i nad relacjami z Kościołem. W biurze politycznym, bo oni mieli tam w biurze politycznym, oni mieli swoje tam różne przydziały, czyli w związku z, a on dostał służby i Kościół, prawda? I nadzór jakby, no tu w tym momencie można powiedzieć kluczowe prawda, elementy. I teraz, co się dzieje? To Kania przychodzi do prymasa Wyszyńskiego, żeby umówić prymasa Wyszyńskiego z Gierkiem. I co następuje? Następuje rozmowa, która to nie jest zdawkowy 5 minut, że prawda, ustalamy kalendarz i tak dalej, tylko on rozpoczyna rozmowę, a prymas wprowadza go w rozmowę i on de facto chce poznać, co Kania myśli, co on myśli o przyszłości i tak dalej. Czyli prymas już, mając, dla mnie to jest oczywiste, informacje, że tam już dochodzi do walki wewnętrznej, już zaczyna się patrzeć, że to jest prawdopodobnie człowiek, który będzie w tej grupie po Gierku, i prymas chce się od niego dowiedzieć, co on myśli, w jakim kierunku to idzie. I ta rozmowa, którą miała umówić Miałkania z Gierkiem, ona trwa prawie 2 godziny i ona się de facto zamienia na już taką, prawda, i później dochodzi do tego, że rzeczywiście, że mamy taką sytuację, że oni tak umawiali przez tego Kanię, że oni się umówili w tym w Otwocku, prawda, w tym pałacu tam Urzędu Rady Ministrów, się okazało, że przyjechali i tam klucza nie było i nie miał kto ich wpuścić i nawet ciecia, żeby wpuścił. I potem, no to prymas oczywiście stanął na tego, no to pojedziemy tam do Klarysewa, tam gdzie mieszkał Gierek i tam usiedli i rozmawiali dalej. Ale to też świadczy, co to był za moment, że tutaj rozmowy przyjeżdżają, a tu nie ma kto wpuścić Gierka i prymasa do budynku, że tak powiem, rządowego, tak? Bo to tak Kania, a Kania już oczywiście kupił tą grę, tak? On już cały był, rozumiem, już nie myślał za bardzo, tylko już myślał o sobie, jak dalej rozgrywać. No oczywiście później jest opisana rozmowa de facto, jak prymas, no tak naprawdę on wtedy, prawda, w tych swoich wspomnieniach, w różnych relacjach, no występuje jako taki trochę pocieszyciel Gierka. To znaczy Gierek był jakby zdruzgotany i Gierek był zdruzgotany oczywiście dwoma elementami. To znaczy oczywiście ogólną sytuacją, natomiast przede wszystkim najbardziej był zdruzgotany tym, że on już wiedział, że jego dni są policzone i to powiedzmy za 2 tygodnie później już go nie było. On już, Gierek, już jakby zdawał sobie doskonale z tego sprawę, a tutaj mamy, prawda, kilka godzin wcześniej, gdzie tak naprawdę, nazwijmy to proroczo, prymas rozmawia z następnym, z pierwszym sekretarzem i ta rozmowa jest bardzo ciekawa, interesująca w różnych wymiarach. Więc ta sprawa, bo nikt inny, jak opisywał rozmowę, spotkanie Gierka z prymasem w 80 roku, tym, o którym teraz żeśmy rozmawiali, nikt inny nie opisał tego szczegółu. Prawda? To znaczy, raz jest ta sprawa z Kanią, ale dwa, że przyjeżdżają do budynku rządowego, jest zamknięty i wtedy Gierek go zaprasza do Klarysewa. A Andrzej to opisał i to jest, można powiedzieć, że anegdota, ale nie, to jest pokazanie kulis, które są nie tylko symboliczne, ale one rzeczywiście pokazują pewien proces, który się dzieje, prawda? I u Andrzeja w książce takich rzeczy mamy mnóstwo, które niby są anegdotą, ale on to, no te fiszki, ja jeszcze muszę zobaczyć, jak ty to układasz. Ale nie wyrzucam, mam je wszystkie w domu. Chyba, że żona wyrzuci. To siła wyższa. Więc to są anegdoty, które przechodzą w coś większego, coś dużo bardziej poważniejszego, co jest podstawą do analizy. I też na przykład u Andrzeja jest sprawa, aczkolwiek tutaj znalazłem większe szczegóły jeszcze u dwóch innych osób,
jest sprawa, że jak prymas namiotowy z kimś chciał rozmawiać, powiedział, że ma podsłuchy, tu zresztą to pokazuje, że Kościół, biskupi, a zwłaszcza prymas, czy jego ktoś szkolił w sensie wywiadu czy kontrwywiadu, trudno jest mi powiedzieć, ale wydaje mi się, jego spryt w tej dziedzinie dowodzi, że prymasa, że on jakby przeszedł przeszkolenie, prawda? Wiedział, że ma podsłuch namiotowy, więc rozmawiał, jak chciał porozmawiać, to wychodzili do ogrodu. Ale to z kolei wiem od Leszka Boczulskiego i potwierdził mi to ksiądz prałat Józef Maj, z którym niedawno rozmawiałem. Znaczy Leszek Boczulski powiedział, że w ogrodzie też był podsłuch, tylko w jednym miejscu. Więc Leszek Boczulski mówi, że jak rozmawiał z prymasem w 75-76 roku w ogrodach, to w pewnym momencie prymas bez żadnego uprzedzenia nagle zaczyna mówić o czymś innym. Prawda? Rozmawiają o czymś, zbliżają się do jakiegoś miejsca i prymas zmienia temat, nie tłumacząc. No to Leszek Boczulski mówi, to ja też o tym innym, tam o jakichś wspólnych przodkach, którzy gdzieś tam mieszkali koło siebie na Mazowszu, w rodzinnej miejscowości prymasa Zuzeli. Odeszli od tego miejsca, wracają do tego, co było głównym tematem rozmowy, ale tam ten ogród nie jest na tyle duży, no zrobili koło i znowu podchodzą do tego miejsca i prymas znowu zmienia temat. Więc nigdy Leszkowi Boczulskiemu nie wytłumaczył, że tam jest podsłuch. Po prostu być może, bo raz, że prymas wiedział, prawda, i w ten sposób unikał, ale dwa, obserwował, jak się rozmówca zachowa, to znaczy, czy zrozumie, na ile rozmówca jest fan, z kim ma do czynienia. To jest też to, co Andrzej mówił, że z Kanią to też 2 godziny i go sądował, tak? Co Kania? Chciałem i potwierdził to ksiądz Józef Maj i nawet już wiemy, gdzie ten podsłuch był, to znaczy przy budynku, bo oni musieli mieć wyjście na prąd i przy budynku była taka altana, krzesełko, jakiś stoliczek i tutaj prymas do księdza prałata Maja mówił. A podsłuch ma dwoce tylko, bo a propos podsłuchów, to zupełnie z innej okazji, no, robiąc kwerendę w IPN-ie do jakby innych rzeczy, natrafiłem na zupełnie nieprawdopodobną historię dotyczącą podsłuchów namiotowej, dlatego że zachowała się teczka, w której wprost jest cały opisany mechanizm, jak był zakładany podsłuch w radioodbiorniku namiotowej. Okazało się, że bezpieka dowiedziała się, w jakim warsztacie, to jeszcze w latach 50. W jakim warsztacie z Miodowej jest kontakt i tam, prawda, jak się sprzęt jakiś radio, czy coś popsuje, jaki warsztat ewentualnie naprawia, albo ktoś z tego warsztatu przychodzi i na Miodowej naprawia i bezpieka wprowadziła człowieka, prawda, nie wiem, od siebie, który niby w imieniu tego warsztatu zainstalował, po prostu wtedy spokojnie ktoś wyniósł, radio się popsuło, wyniósł te radio do tego zaufanego warsztatu i tam okazało się, że tam bezpieka właśnie weszła i został zainstalowany podsłuch w tym radiu i radio po prostu później funkcjonowało i było jednym z tych kilku podsłuchów na Miodowej. Także jest opisany bardzo, zachowała się nieprawdopodobnie, bardzo szczegółowy proces całego, jak oni dochodzili, tak, kto, jak. A potem, a jak ten właściciel warsztatu, a co on zrobi, czy to się wyda, co musimy zrobić i tak dalej. No i to, no, cała operacja się udała. To znaczy oni w tym radiu jest opisany od A do Z cały proces, jak zainstalowali podsłuch w jednym z radioodbiorników właśnie u prymasa. Tak, więc kończąc temat podsłuchu, jeszcze powiem drugą anegdotę, bo to wyszło w rozmowie z takim młodym pracownikiem IPN-u, który gdzieś tam korzystał z podsłuchów, ale nie z dotyczących lat Solidarności, tych wcześniejszych, chyba też związanych z Kościołem. Mianowicie ja mu mówię, słuchaj, jak czytasz te podsłuchy, jak gdyby traktujesz to jako wiarygodne źródło, pamiętaj o tym,
że oni wiedzieli, że są podsłuchiwani, więc to, co oni tam mówią, to znaczy prawdą jest, że oni to mówili, natomiast to, czy naprawdę to, o czym mówią, jest ważne i prawdziwe, to tej gwarancji nie masz. Ale skąd mogli wiedzieć? No właśnie, prawda, od góry do dołu. I na koniec anegdota, która trochę się też ociera o Kościół, chociaż w inny sposób. Pluta Czachowski chciał załatwić jakieś sprawy emerytalne poprzez pułkownika Mazurkiewicza Radosława, który był w Zbowidzie, dla księdza Jana Ziei. I potrzebne były jakieś szczegóły. Dzwoni do księdza Ziei, który był przy jakimś klasztorze warszawskim pod opieką sióstr. Dzwoni do siostry i pyta o jakieś szczegóły związane z księdzem Zieją, które były Mazurkiewiczowi potrzebne do wypełnienia. I w pewnym momencie tam są zakłócenia na fonii i Pluta zaczyna tam jakoś, no może nie przeklinać, ale no narzekać, że ten idiota znowu podsłuchuje, prawda? A siostra się spłoszyła, wystraszyła się, no bo jak, gdzie, kto, jaki podsłuch? A Pluta ją pociesza, siostra, proszę się denerwować, to mnie podsłuchują, nie siostra. Ale to dowodzi, że Pluta świetnie znajomość podsłuchu miał. Andrzeju, moje drugie pytanie już nie będzie anegdotyczne, będzie konfrontacyjne. To znaczy, ty w tej książce o prymasie Glempie nie piszesz dużo, bo kończysz na roku 81. No, doprowadzasz do 13 grudnia, ale tak naprawdę to no, śmierć prymasa jest tutaj cezurą. No, chciałeś do końca roku, to prymas Glemp troszeczkę występuje. Ale jak gdyby kwintesencja prymasa Glempa to jest to, co było po 13 grudnia. I stawiasz w tej książce tezę, gdzie we wstępie, to ona jest we wstępie, się pojawia i tutaj to jest, polemizujesz w jakiś sposób z Rafałem Łatką z IPN-u i ja w tej waszej polemice trzymam stronę Łatki, a nie twoją, więc cię o to pytam, czy naprawdę uważasz, gdybyś mógł to jakoś rozwinąć, bo dla mnie polityka prymasa Wyszyńskiego była zupełnie inna niż polityka prymasa Glempa. I nie ukrywam, że politykę prymasa Glempa, a nawet nie tyle Glempa, co arcybiskupa Dąbrowskiego, który prymas Glemp się nie bardzo znał na polityce, więc zostawił pole do działania arcybiskupowi Dąbrowskiemu, który był sekretarzem episkopatu. I arcybiskup Dąbrowski, tutaj mówimy o dużym Dąbrowskim, czyli arcybiskupie Bronisławie Dąbrowskim, a nie o małym Dąbrowskim, czyli biskupie Jerzym Dąbrowskim. Więc arcybiskup Bronisław Dąbrowski tutaj prowadził dość samodzielną politykę. Owszem, ona się skończyła okrągłym stołem, porozumieniem, wyborami, które bardzo przyspieszyły proces odzyskiwania niepodległości, chociaż go nie zapewniły, ale przyspieszyły. Ale no wcześniej prymas Glemp względem Solidarności był bardzo niefajnie się zachowywał. To znaczy on po prostu, to była gra na tak zwane żółte związki zawodowe, czyli na związki jakieś chrześcijańskie, kościelne. Mówimy tak, powiedzmy, połowa lat 80., prawda? A Solidarność Wałęsa to jest zgrana karta. To taka była linia prymasa, jak ja ją interpretuję. I w roku 87, jak przyjechał do Polski Jan Paweł II, to nagle w Gdańsku zaczął mówić o Solidarności, prawda? We władzy była panika. Rakowski napisał, że miało być spotkanie jednego wielkiego Polaka, czyli Jaruzelskiego, z drugim wielkim Polakiem, czyli z Janem Pawłem, a tu się okazało, że jeden wielki Polak, czyli Jan Paweł, zrobił drugiemu kuku. To tak napisał Rakowski, był przerażony tą wizytą. Tam zresztą Barcikowski przyjechał do Częstochowy z pretensjami, jeszcze jak był Jan Paweł, prawda, przed jego odlotem. Jeszcze na Bawelu się spotkał z Jaruzelskim drugi raz. Tak, jeszcze było, pamiętacie, takie dziwne spotkanie na Bawelu, nie wiadomo o co chodzi, prawda? Więc natomiast okazuje się, że Jan Paweł mówił o Solidarności w Gdańsku. Pamiętacie to słynne przemówienie, każdy ma swoje Westerplatte, tak. Czyli sprawy, które może nie są dla innych ważne,
których trzeba bronić. Jeden drugiego ciężary. Tak, kapitalne przemówienie zresztą. Ja nie ukrywam, że formacyjne dla naszego pokolenia. To przemówienie na Westerplatte to było formacyjne, prawda? Ale Jan Paweł II to nie mówił do Jaruzelskiego. On to mówił, moim zdaniem, do Glempa. Prawda, że drogi Józiu, ale tu za wcześnie położyłeś kreskę na Solidarności. Więc Andrzeju, proszę Cię, ustosunkuj się do tego zarzutu i obroń swoją tezę, że linia prymasa Glempa była kontynuacją linii prymasa Wyszyńskiego. Tak, dziękuję. No to jest oczywiście jedna z takich bardzo ważnych wśród historyków Kościoła i też politologów, socjologów temat, który się pojawia też w ostatnim czasie. Kilka powstało ciekawych pozycji dotyczących już opisania roli historycznej prymasa Glempa, jego też działalności politycznej na UKSW. Ostatnio taka bardzo ciekawa książka. I teraz, ale to rzeczywiście ten spór jest i on już powiedzmy był w latach 80. sporem. On był sporem oczywiście bardzo wtedy politycznym i była kwestia interpretowania, prawda? Sami pamiętamy, jak to jeszcze, ja też to tutaj, prawda, opisuję w różnych innych też książkach, materiałach, jak to po spotkaniu, kolejnym spotkaniu Jaruzelskiego z prymasem Glempem w 83 roku, kiedy to, a jeszcze pamiętamy, takie było słynne spotkanie w listopadzie 82 roku, kiedy to Solidarność przygotowała, pamiętamy, falę strajków, ewentualnie 10 listopada, prawda? A to był ten taki, miał być przełomowy moment. Solidarność no, uznała, że udane były demonstracje w maju 82, 1 i 3 maja, no i 31 sierpnia 82, no i była taka próba w TKK dojścia, że no spróbujemy w tym listopadzie doprowadzić do takiego pewnej konfrontacji, przełamania, prawda? A tuż przed, dzień przed, prymas jest się spotyka z Jaruzelskim. No i sami pamiętamy, jak to w opozycji niektórzy już mówili, towarzysz Glemp i tak dalej, no bo to oczywiście emocje opadły. No wtedy załatwił prymas pielgrzymkę papieża Jana Pawła w 83 roku. Dokładnie wtedy to był ten deal, tak? Jeśli tak mówimy już językiem czysto politycznym. Ja się spotykam, emocje opadają, ale za kilka miesięcy, prawda, papież przyjeżdża do Polski. Pamiętamy, że to była ta pielgrzymka odkładana, bo miał przyjechać w 82 roku, prawda, 600 lat cudownego obrazu Jasnogórskiego i wielkie obchody Matki Boskiej Częstochowskiej, prawda, cała jakby sprawa. No później to były te różne gry, które się toczyły. Ale wrócę jakby do samego początku jeszcze. Dlaczego prymas Glemp, moim zdaniem, został następcą prymasa Wyszyńskiego i jak to później, jak to się układało? Zwróćmy uwagę, że sam będę jeszcze o tym mówił, o tytule twojej książki, który uważam jest po prostu trafiony w punkt. Interrex. Interrex to było, wiemy, w czasach bezkrólewia, w czasach trudnych zawsze w historii Polski. To był ten, jak, prawda, jeden król zmarł, zanim drugiego wybrano, to było takim zwyczajem, tradycją, de facto takim niepisanym prawem, że prymas Polski stawał się właśnie tym interrexem, to znaczy, że w okresie między królami, to on de facto spełnił funkcję króla. Taka była ta nasza tradycja, prawda, jeszcze przed rozbiorowa. I to jest ta funkcja interrexa. I dokładnie uważam, że taką rolę, taką funkcję, jeśli tak można powiedzieć historycznie, przywódcy narodu, zniewolonego narodu, ale przywódcy, który jest ponad tym zniewoleniem, jest jakby oczywiście w starciu, z tego spełniał prymas tysiąclecia, prymas kardynał Wyszyński. I to był cała jego rola, jego funkcja, no nie chcę tutaj przedłużać, ale koncentracja w jego osobie przywództwa polskiego kościoła w momencie starcia z systemem komunistycznym, no, to była racja bytu, to znaczy polskiego kościoła i też polskiego społeczeństwa. W momencie, kiedy polski kościół w taki czy inny sposób dałby się podzielić i powiedzmy, że byłoby, nie wiem, dwóch czy trzech nagle równie charyzmatycznych przywódców, to byłby element rozgrywania polskiego kościoła. Zresztą takie próby oczywiście zawsze były. Od samego początku komuniści próbowali rozgrywać różnych hierarchów przeciwko sobie. Podam przykład. Oczywiście próby rozgrywania Karola Wojtyły, kardynała
Karola Wojtyły przeciwko prymasowi Wyszyńskiemu. Te próby były cały czas prowadzone. Taka ciekawa sytuacja, dlaczego w końcu się zdecydowano przecież, prawda, dlaczego został arcybiskupem krakowskim Karol Wojtyła. No zawsze było, prawda, było to takie pisane prawo, de facto, taka formuła, że to władze wybierały spośród trzech kandydatów. Kościół dawał, a władze sobie wskazywały. I tak to było do 79 roku, czyli do momencie, kiedy Karol Wojtyła został papieżem. Później się to skończyło. Już nikt, 8, tak, od 9 były pierwsze nominacje, prawda, Macharski został następcą, to już nie było, że trzech kandydatów władze, spośród trzech kandydatów kardynała krakowskiego wybierano, tylko był, wiadomo, papież powiedział Macharski i koniec, i był Macharski. I potem już nawet w stanie wojennym po 80 latach było jedno wskazanie, koniec, ale wtedy było inaczej. I dlaczego komuniści, prawda, wybrali Wojtyłę? No małe fakty, oni zbierali takie minimalne fakty. No, był fakt taki, że biskup Karol Wojtyła, prymas Wyszyński, mówi, że nigdy nie można iść na rozmowę do sekretarza PZPR-u, do władzy, prawda? Znaczy de facto, no jak możemy się spotkać, próbujmy na jakiś neutralny gruncie, a generalnie to wszystkie rozmowy, tak naprawdę, prymas mówił, to tylko ja prowadzę, albo osoba, właśnie, czy sekretarz episkopatu upoważniona przeze mnie. Nie ma żadnych jakby równoległych rozmów z władzami, bo będą nas rozgrywać. A tutaj był fakt, że biskup, jeszcze wtedy, prawda, nie arcybiskup, pomocniczy Wojtyła poszedł na rozmowy do sekretarza PZPR-u w Krakowie Motyki, bo chciał odzyskać budynek seminarium w Krakowie dla kościoła. No i sam fakt, że poszedł, rozmawiał i odzyskał, bo ci w ogóle nie wiedzieli, no bo oni zawsze próbowali, zapraszali, no ale z reguły zawsze były odmowy. A tutaj, prawda, przyszedł biskup Wojtyła na rozmowę do sekretarza Motyki. I na tej podstawie między innymi druga osoba w PZPR-ze, Zenon Kliszko, wtedy, prawda, zastępca Gomułki, który wtedy w czasach Gomułki, to on był tym kanią Gierka, prawda? On był wtedy w biurze politycznym odpowiedzialny za kontakty z Kościołem i za śledzenie w ogóle całej relacji, coś w Kościele. On pisał, tak. On to właśnie dlatego może miał jeszcze dodatkowe jakby przygotowanie i wiedział różne rzeczy. W związku z tym on pisał wielkie elaboraty mówiące o tym, jaki to jest, słuchajcie, ten Wojtyła przyszedł, rozmawiał, on jest taki postępowy, nowoczesny, to tutaj naprawdę, tutaj może się coś, wiadomo, że Kraków, zawsze o Krakowie mówiło Mały Rzym, tak, no, że, no wiadomo, że Kraków to jest kardynalski kapelusz, no tak, prędzej czy później, czyli Kraków można przeciwstawić Gniezno w Warszawie, arcybiskupowi, prymasowi Polski, prawda? I teraz całe wielkie analizy, co możemy na tej podstawie zrobić. No i rzeczywiście, 63 rok, prawda? Wybór następcy arcybiskupa, arcybiskupem Krakowa, władze spośród trzech wybierają Karola Wojtyłę. I to dzięki temu Karol Wojtyła później został kardynałem, został papieżem, czyli to jest ta próba rozgrywania. I teraz, bo nie chcę przegadywać, ale wrócę do tego podstawowego wątku, prymas Gleb. Sytuacja w momencie, kiedy to prymas Wyszyński odchodził i pokazywał i miał wpływ na to, że to prymas Gleb został jego następcą, dokładnie była taka. Prymas Wyszyński wiedział, że punktem odniesienia, tym super interrexem o nim, to nie będzie jego następca w Polsce. Charyzmatyczny prymas Polski, kto by nim nie był, prawda? Tylko jest jeden, jest Jan Paweł II i on jest punktem odniesienia. To znaczy on jest super interrexem, który on będzie decydował o miejscu roli Kościoła, o tej polityce Kościoła w Polsce. Nie będzie nikogo innego. W 79 roku ksiądz Gleb zostaje biskupem, bo już jest jakby przygotowywany, ale to jest 79, czyli już jest kilka miesięcy Wojtyła papieżem, jest przygotowywany. To jest jego sekretarz i Gleb. Prymas, też osobiście poznałem prymasa Glempa, rozmawiałem.
zupełnie inną osobą, ale on miał spełniać zupełnie inną funkcję w tej całej wielkiej rozgrywce. Dlatego, że on miał być i był, i moim zdaniem spełnił tą rolę, pragmatycznym wykonawcą, taką osobą, która tutaj z jednej strony będzie trzymała linię nauki Kościoła. Osobą, na której nie ma żadnych haków. Pamiętajcie, no, były, ta teczka prymasa Glempa swego czasu była bardzo mocno pokazywana. On był, kilkakrotnie była próba takiego czy innego werbunku. On wyszedł z tego po prostu koncertowo, tak? W ogóle żadnych z buta, nazwijmy to, żadnych podejść. Prymas czy tutaj prymas na pewno wiedział, że komuniści nie mają żadnych, w cudzysłowie, haków na przyszłego prymasa. W związku z tym tutaj było bardzo, bardzo mocne podejście. Chociaż miał, prawda, brata, który z kolei, on miał brata, który był w PZPR-ze działaczem. Kliszko miał, tak, to jest historia Polski, prawda. Czyli to była zupełnie inna funkcja. Punktem odniesienia był papież. I teraz tak, cała polityka po stanie wojennym, po tym, co się działo, to była kierowana i punktem właśnie to był papież. Prymas Wyszyński przyjął, znaczy prymas Glemp przyjął na siebie rolę koordynatora i człowieka, który będzie tym też łącznikiem między polskim kościołem a Watykanem, a Janem Pawłem. I on tutaj będzie też wziął na siebie tą taką niewdzięczną, taką szarą grę, w cudzysłowie, polityczną. Właśnie, jak mówiłem o 1982 roku, to przecież on pojechał do Watykanu, to jest jasne, jeździł cały czas do Watykanu, bo tutaj w ogóle te relacje były do końca i to Jan Paweł zawsze wielokrotnie mówił o prymasie Glempie. Jechał i mówił tak, i dokładnie możemy sobie wyobrazić. Ojcze Święty, to co, 83 Ojciec Święty przyjeżdża za, czy jakąś cenę jesteśmy gotowi zapłacić? Tak? Rozumiem. No to prymas brał na siebie te właśnie, nazwijmy to, zgniłe małe kompromisy, które doprowadziły do tego, że Jan Paweł, on mógł jakby jednoznacznie, kategorycznie tą linię prowadzić, czyli tu pewne gry o solidarność, a Jan Paweł nigdy od solidarności nie odszedł. No pamiętajcie, słynna była taka sprawa, ksiądz Levi napisał w dzienniku Osservatore Romano, no oficjalna gazeta Watykanu, że karta Wałęsy jest skończona. Tak, Wałęsa jest skończony, to jest w ogóle koniec. Co się stało? Następnego dnia papież powiedział: dziękujemy, do widzenia. Został odwołany w atmosferze jednoznacznej, że po prostu nie miał prawa, nadużył pewnych rzeczy, no miał może pecha, nadinterpretował, ksiądz Levi został jakby odwołany i to stanowisko zostało, że tak powiem, jednoznacznie powiedziane, że Jan Paweł zawsze jest do końca za solidarnością i do końca był. I w związku z tym, już kończę, żeby nie przedłużać, zupełnie inna funkcja. To znaczy nie można porównywać sytuacji sprzed 1978 roku i powiedzmy prymas po prymasie, który by następował, bez tego, że kardynał Wojtyła został papieżem. To jest zupełnie, moim zdaniem, zupełnie inna sytuacja. To Jan Paweł prowadził, mówiąc prostą, tą politykę i tutaj co do tego nie było żadnych wątpliwości i prymas Glemp nie miał żadnych wątpliwości. Natomiast to prymas zawierał, bo musiał w porozumieniu z papieżem te trudne, brudne czasami kompromisy, które doprowadziły do ostatecznego zwycięstwa, tak jednoznacznego, tą linię reprezentował Jan Paweł II. Także ja będę bronił i bronię w różnych miejscach polityki prymasa i bronię prymasa Glempa, bo dokładnie uważam, że on jest kontynuatorem, natomiast jest zupełnie inna sytuacja, zupełnie jakby był już przygotowany na inny moment, na inne czasy i to jest jeszcze oczywiście ręka prymasa Wyszyńskiego, który dokładnie miał świadomość i moim zdaniem no, ten gest prawda, na placu świętego Piotra, kiedy było, prawda, homagium składał, pocałował w rękę, papież pocałował w rękę prymasa. To był ten moment, który moim zdaniem wszystko jakby pokazuje, wszystko zamyka i wszystko jest jasne. Tak, dziękuję. Czyli rozumiem, twoim zdaniem był taki podział ról, który można by sprowadzić między papieżem a prymasem Glempem, że Józiu, przepraszam, że tak mówię o prymasie Glempie, ale pewnie tak ze sobą rozmawiali. To nie ma w tym żadnego braku szacunku dla prymasa Glempa. Ja przyjeżdżam
do Polski w 83, a ty płacisz cenę, tak? Mniej więcej. No i tą cenę prymas Glemp rzeczywiście płacił i za to obrywa teraz od historyków. Ale to jest temat do dłuższej dyskusji, nie będziemy teraz ciągnąć. Trzecie i ostatnie moje pytanie dotyczące twojej książki jest takie. Jako katolika nie tylko mnie, wszystkich nas boli to, co się obecnie dzieje z Kościołem i pewien ewidentny kryzys, jaki mamy do czynienia w Kościele i powszechnym, i polskim. Mnie po prostu się serce kraje, jak ja widzę w jakim kierunku to idzie. I chciałem cię, Andrzeju, zapytać, to znaczy, co twoim zdaniem dzisiejszy Kościół mógłby się nauczyć od wielkiego prymasa w relacjach państwo-Kościół, czy też ogólnie, jeżeli chodzi o uprawianie polityki, na podstawie tego okresu, który ty napisałeś, albo jeszcze inaczej, gdyby prymas Wyszyński mógł wrócić na chwilę, to co on by dzisiaj powiedział przywódcą naszego, co mógłby powiedzieć, wiem, że to jest bardzo ryzykowne, prawda, takim, co by powiedział, był taki artykuł, prawda, w Gazecie Wyborczej, wywiad z kimś nieżyjącym, z Herbertem chyba, prawda, co by Herbert powiedział o PiS-ie, nie wiem, czy coś takiego, nie wiemy, co by powiedział, bo umarł zanim PiS powstał, prawda, ale to może nie powiem, co by prymas Wyszyński powiedział dzisiaj przywódcą Kościoła, powiem co innego. Co dzisiaj przywódcy polskiego Kościoła, czego mogliby się nauczyć od prymasa Wyszyńskiego, ale nie z historii, tylko jak dzisiaj zastosować jego wiedzę, umiejętność, sposób uprawiania polityki, jak dzisiaj to zastosować w dzisiejszych czasach? Jak twoim zdaniem, jak by to można było wyobrazić sobie? Wiem, że trudne pytanie. Oczywiście, no to jest... Historia, biegnie czas, świat się zmienia, Kościół wraz z nim i wiemy dokładnie, jakie to jest, jakie to za sobą niesie różne konsekwencje. Natomiast ja myślę, że ja tutaj bym chciał tak zwrócić uwagę na dwa, trzy elementy, które moim zdaniem mogłyby być takim punktem, jakby wyobrażać sobie prymasa Wyszyńskiego, jakby no, taką zrobić projekcję na tą obecną jakby sytuację, prawda? Z punktu widzenia, pierwsza rzecz, z punktu widzenia sytuacji wewnętrznej Kościoła, wewnętrznej jako struktury, jako instytucji, prymas Wyszyński był bardzo twardy, jeśli chodzi o dyscyplinę wewnątrz kościelną. Bardzo twardy. To znaczy mówiąc wprost, no, za różne nadużycia, za różne złe sprawy i tak dalej, to ponosiło się odpowiedzialność w taki czy inny wymiar. Już przysłowiowe były te różne kwestie, kiedy i to w różnym wymiarze, czy to w wymiarze jakichś nadużyć o charakterze, prawda, obyczajowym, ale też i w wymiarze właśnie tych, że ktoś szedł z komunistami na jakąś współpracę i tak. No, w tych wielu wymiarach prymas Wyszyński był bardzo tutaj twardy i tutaj jakby no, osoby, które tego typu działań się dopuszczały, one ponosiły bardzo twarde konsekwencje. O tym się. I tutaj mi się wydaje, że to jest ta kwestia tej konsekwencji, twardości w wyciąganiu wniosków z różnych rzeczy, prawda, które się dzieją w Kościele w takim czy innym wymiarze. Oczywiście wiadomo, że to jest jakby inna sytuacja. Dzisiaj media różne rzeczy kreują, nadinterpretują, pokazują i tak dalej. No wiadomo, że to był inny czas. To był czas, kiedy te pewne rzeczy, siłą rzeczy, siłę tych mediów były inne, ale z drugiej strony no był cały układ władzy, który każde słabości chciał wykorzystywać. W związku z tym też był taki punkt odniesienia, prawda? Cały system komunistycznego państwa, który to rozgrywał, a tu prymas był bardzo konsekwentny. Czyli no, mówiąc wprost, wyciąganie wniosków, jeśli
przeskrobałeś, no to musisz ponieść konsekwencje, prawda? A tutaj nie ma jakby różnych taryf ulgowych. I myślę, że to jest kwestia z punktu widzenia takiej wewnętrznej sytuacji Kościoła, jeśli tak można powiedzieć, tak myśl prymasa Wyszyńskiego dzisiaj ja bym czytał. Natomiast z punktu widzenia działania takiego zewnętrznego, formacyjnego, to mi się wydaje, że jest Kościół pod przywództwem prymasa Wyszyńskiego i prymas Wyszyński miał bardzo ciekawą taką formułę, on takie robił w pewnych działania Kościoła, wyznaczał pewne, ja bym to nazwał nawet pewną akcyjnością, ale bardzo pozytywną, to znaczy, prawda, całe programy Śluby Narodu, program milenijny i on nakładał tego typu, takie budował programy z wieloletnią perspektywą. I Kościół Polski jakby szedł, budował, prawda, że prawda, nie wiem, w 57 roku zaczął budować scenariusz na 66, prawda? I tak po kolei i rysował te perspektywy i były te całe plany wielkie, takie różne akcje Kościoła, które prymas planował. Moim zdaniem tego po 89 roku, tego typu, bo już w latach 80 to się jeszcze jakoś tam trzymało. No były różne, prawda, akcje, no nie wiem, nawet przysłowiowe Bractwa Trzeźwości, jeśli tak można powiedzieć, w latach 80. One od tego... Ruchu Azov. Tak. I różne ruchy, ale już teraz mówię nawet o wymiarze bardziej tym takim właśnie całości Kościoła instytucjonalnym, że były ten program, pewne perspektywy, plany z wieloletnim pewnym wyprzedzeniem i to wszystko można było rysować, właśnie tą działalność formacyjną, różne akcenty. Tego moim zdaniem po 89 roku, tego typu takiej wizji, tego takiego planu z szerszym takiej perspektywy, moim zdaniem troszeczkę nam zabrakło. To znaczy myśmy, i to jest oczywiście też pewien paradoks, no troszeczkę byli w cieniu wielkiego naszego papieża Jana Pawła i tak naprawdę te plany zostały w cudzysłowie zastąpione, żeśmy trochę żyli od pielgrzymki do pielgrzymki, prawda? Jana Pawła. A to nie jest to samo. To nie jest to samo. Natomiast oczywiście te pielgrzymki odgrywały fundamentalną rolę i pierwsza pielgrzymka po 91 roku w wolnej Polsce, no to słuchajcie, ten przekaz o dekalogu Jana Pawła, to on tak naprawdę to dzisiaj się go czyta, on jest dzisiaj tak aktualny, to jest dzisiaj, to jest program na dzisiaj, tak? W związku z tym oczywiście on odgrywał rolę, natomiast no tutaj zabrakło tego, to znaczy jakby z wewnętrz polskich tych, nazwijmy to, tych planów, tych programów. Dobra, to jeżeli z mojej strony to jest wszystko, jeżeli chodzi o książkę Andrzeja. W nawiązaniu do tej waszej dyskusji, no taki się jeden wątek pojawił o wyborze Glemba. Jedno zachwianie było, moim zdaniem do przemyślenia, nie wiem czy ty to analizowałeś, zamach na Jana Pawła II. I ta obawa Wyszyńskiego na łożu już śmierci praktycznie, który podjął decyzję już wtedy na temat Glemba i byłoby przesądzone, że to będzie Glemb jego następcą, ale w tym kontekście, o którym mówiliście, że to szefem wszystkiego był Jan Paweł II, gdyby się ten zamach powiódł, to co wtedy? Tak, dokładnie. Znaczy to był ten najbardziej niebezpieczny moment, bo przy tym w momencie no, prymas odchodził, już był na łożu śmierci, no to było to, powiedzmy, ten maj 81, to jest ten naprawdę dramatyczny moment. Ja myślę, że też w najnowszej historii Polski, kiedy dwóch największych Polaków leży na łożu boleści, jeden, prawda, w klinice Dżemeli, drugi Namiotowej i łączą się poprzez, jeszcze nie było komórek, ten telefon i prawda, rozmawiają. I tylko, no, to jest jakby no, kwestia pewnej no, opatrzności, prawda, no, znaczy, to jest oczywiście ten moment, natomiast no tutaj już chyba nie mógł prymas w tym momencie też jakby zmienić tego. To znaczy moim zdaniem to już były jednak pewne procesy, które by już były nieodwracalne. Dlatego, że no sam był już na tyle słaby, on już nie wrócił do pewnej aktywności. Siłą rzeczy jego oddziaływanie było już słabsze. Pewne, nazwijmy to w cudzysłowie, kierunki, dyspozycje były wydane. Znaczy moim zdaniem wtedy alternatywą, jeśli tak dywagujemy, mógł być prymasem kardynał Macharski. To znaczy to był w takiej sytuacji jeszcze próba jakiegoś takiego, jak gdyby
gdyby papież był, no, był w stanie krytycznym albo, nie wiem, zginął 13, nie daj Boże, tak, maja. Może byłaby jakaś taka próba, że kardynał, prawda, krakowski, następca Jana Pawła, no tutaj jakby Machers, prawda, tego, no wtedy się też debagowało, że nie wiem, ksiądz Tischner, no, no były najprzeróżne pomysły. Prawda, pomysły, natomiast moim zdaniem, no to wtedy to był chyba najbardziej taki z punktu widzenia struktury i tej linii, to był ten pomysł, ale on na szczęście nie musiał, bo już było wcześniej jakby ten scenariusz realizowany z prymasem Glempem. Może ja jeszcze. Ja pamiętam tą dyskusję, no my tu na Białostoczynie nie czekaliśmy na Machalskiego. Ja pewnie moje środowisko było bardzo zaskoczone, że został Glemp. Bardzo. No bo jakby ten Machalskiego kojarzyliśmy z tym ruchem walki, nie? Ciągle. Tak, wszyscy byli zaskoczeni, jak w 1948 roku prymasem został prymas Wyszyński. To było dokładnie takie same, albo nawet jeszcze większe zaskoczenie. Na tym to właśnie polega w tych różnych też i kościelnych wyborach, że to tak właśnie jest.